Cześć, witajcie. To ja. Słuchajcie, po ostatnim filmie tam parę osób prosiło mnie o to, żeby pokazać, jak wygląda ten inhalator, którego ja używam. No więc dlatego postanowiłem jeszcze nakręcić ten właśnie króciutki filmik. To jest ten inhalator, który ja stosuję. On nazywa się Respironix firmy Philips. Nie to, żeby była jakaś reklama, tylko po prostu no, pokazuję, jak to wygląda tutaj ta etykieta, która jest także w ten sposób. Co więcej mogę powiedzieć? Do tego podłącza się, w zasadzie to jest najważniejsza część, za pomocą wężyka takiego, tą najważniejszą część, czyli tą komorę nebulizacyjną. Ona składa się z dwóch części, to są dwa takie elementy. Do tego dolnego leje się lek. Tutaj jest nawet podziałka, widać, nie wiem czy to widać czy nie. Jest podziałka, trzeba nalać lek. Wkłada się ten stożek i zakręca się górną część. Zakręca się górną część w ten sposób. Do tego jest maseczka. Podłączamy w ten sposób maseczkę. O, no i zakłada się to oczywiście na twarz. Od dołu, tak jak już wcześniej pokazywałem, wężyk do tego powietrza, który tłoczy sprężarka. No i w tym momencie inhalujemy się, dopóki jest lek w tym zasobniku. Jak lek się skończy, no to odłączamy urządzenie, całość, wszystko myjemy. Wystarczy przepłukać wodą, tak że mycie nie jest skomplikowane. I odłożyć do następnego użycia. Tak to mniej więcej, słuchajcie, się przedstawia. Prosiliście, w związku z powyższym ten króciutki filmik nagrywam. To tyle ode mnie, dzięki, pozdrawiam i do spotkania na lajcie. Trzymajcie się, cześć.